Serdecznie Was witamy, Jacek Pożycki i Małgorzata Sztyler-Furmaniuk. Chcielimy sobie dziś o kocyk, chcielimy sobie Kasi na trochę siednąć, ale się okazało, że wylądowaliśmy przed budynkiem teatru imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie, który został otwarty w 1910 roku i od tej daty funkcjonuje. Tak, pamiętam to otwarcie. W 1910 roku było to wielkie otwarcie, no a teraz teatr też jest otwarty i zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w przedstawieniach w tym Tak, do korzystania. Do korzystania. Tak, my też prosto ze świątyni, dzisiaj niedzielnej, na schody Świątyni Sztuki. No ale nie będziemy mówić o świątyniach, tylko będziemy mówić o świętach. Będziemy mówić o świętach, o urodzinach, tak? Tak. O imieninach i o życzeniach Państwa. Także zaczynamy. To ja zaczynam. Pierwsze życzenia od chrześniaka Piotrusia wraz z rodziną dla Anny i Klaudiusza Weisserów z okazji ślubu, którym był wczoraj, czyli 11 sierpnia. Życie to miłość, kochać to żyć. Żyć, a nie kochać, to głupcem być. Życie to morze, małżeństwo to statek. Żeglujcie szczęśliwie, do portu dostatek. Życzenia dla żonki Asi z Goleszowa z okazji 10-lecia ślubowania. Najdroższo, najmilejszo, najcudowniejszo żonko ty moja. Bardzo chciałem przekazać ci najszumniejsze życzenia na tą naszą malutką 10. roczniczkę, co by się wdycki wiedło w tym naszym wspólnym, okraszonym życzliwością bliskich żywocie. By radość napełniała każdy dzbonek tej wspólnej, umiłowanej codzienności i wnosiła nasze drogi jeszcze więcej szczęścia, co by te rocznicowe matale i kamyki przybywały non furt, ino w bardziej zwolnionym i wyrachowanym tempie. Jeszcze rozkupę uścisków pod męża Dominika. No i bąbelka, kiedy jeszcze na tych porę tydni w twoim brzuszku musi się kapeczkę ukrywać. A dla redakcji Cieszyńskiego X-a sakramencki pozdrowienio z nad londyńskiej Tamizy. Dominiku, my cię też strasznie pięknie pozdrowiamy i dziękujemy. I dziękujemy też za to, że tak pięknie mówicie tam nad Tamizą, tak po naszymu. Trzecie życzenia płyną dla Maryli z Cieszyna z okazji imienin, które przypadają 15 sierpnia. Spokój i radość są słońcem, które oświeca życie. Dużo słońca więc, a także zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz samych pogodnych dni życzy rodzina z Cieszyna. 12 sierpnia urodziny obchodzi Jacek Gromek z Cieszyna. Z tej okazji dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze, życzy kolega ze szkoły podstawowej. 14 sierpnia urodziny będzie obchodzić Ewa z Cieszyna. Sukcesów w pracy, a zwłaszcza w miłości. Dużo uśmiechu i dużo radości. Spełnienia marzeń i moc słodyczy. Byś pogodne miała sny, z głębi serca życzymy ci. Dużo zdrowia, szczęścia, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni życzy cała rodzina z Cieszyna. A teraz życzenia dla naszego wspaniałego sportowca Janusza Rokickiego z Cieszyna, który 16 sierpnia będzie obchodził swoje urodziny. Zdrowia dobrego, życia pięknego, smutków niewielu, dojścia do celu, przyjaciół licznych i dni wszystkich pomyślnych. Wielu radości i sukcesów na niwie sportowej, a przede wszystkim opieki Bożej życzy redakcja portalu OX.pl. Uwaga, uwaga! A teraz życzenia płyną do Krakowa. Prosimy o uwagę panią Halinę z Krakowa. Życzę słońca, śpiewu ptaków i spokoju duszy. Pogodnych przygód i radosnych spotkań. Śpiewu przy ognisku i dumania w fotelu. I żeby wszystko się spełniło. Dużo zdrowia i wszystkiego co najlepsze. Od Jacka. Cieszyna. A na koniec jeszcze mamy życzenia dla wszystkich pracoholików. Po 12 sierpnia wszyscy tacy ludzie, którzy za moc pracują, niestety muszą mieć też swoje święto i co wtedy? Muszą odpoczywać. A 15 też mamy jeszcze wolne, prawda? Mamy, tak. 15 wypada w środę, w środku tygodnia. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Powinno być ustawowo tak, że środek tygodnia jest wolny. Co ty myślisz o tym, Gosiu? To by było wspaniałe. A tym bardziej, że w czwartek mamy dzień zagrychy, a przy sezonie ogórkowym to uważam, że te małosolne można od rana do wieczora zagryzać. Tak, tak. A jeszcze wypada jedno święto, Dzień Mańkutów.
Tak. Pięknie, żeś się nauczył. Dzień mańkutów, czyli osób leworęcznych. Ci, co jedzą lewe ogórki lewą ręką. Tak, tak. To właśnie ci. Także nie wiem, czy wiesz, ale to są osoby stwierdzone badaniami, bardziej uzdolnione, bardziej artystycznie w tych obszarach. Także wszystkich serdecznie tych leworęcznych pozdrawiamy. Twoje święto mają już jutro w poniedziałek. Świętujcie. Pamiętajcie też o nas, o portalu OX.pl. Przysyłajcie życzenia. Tak, ja jestem, mam specjalnie przełożone życzenia i podkładkę do lewej ręki, tak żeby być tym specjalnie uzdolnionym. Ale żeby nie przesadzać z tą specjalnie uzdolnioną lewą stroną. Widzicie Jacka? Tak, to jednak po prawej będzie mi się lepiej myślało. Tak, na maila naszego życzenia @ox.pl. Tak? Przysyłajcie za darmo, wyemitujemy, nagrywajcie się na komórkach, przesyłajcie, powiemy co tam chcecie. No i na chwilę chyba będzie tak, że musimy zamienić krótkie spodnie na długie, ale myślę, że od poniedziałku będzie nam słońce towarzyszyło. No i co? Lecimy w takim razie do teatru, a... Jeszcze muzyczny upominek. Tak, będzie to piosenka Lecimy. I dlatego właśnie powinniśmy teraz lecieć. Także lecimy, kaj kto może. Do widzenia za tydzień. Do zobaczenia. Lecimy, lecimy, lecimy. Pomiędzy obłokami lecimy, je, je, je.
pępę na